Cześć, to Tony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zamiarze, w dzisiejszym odcinku cofniemy się w czasie do czasów, kiedy telefony komórkowe były jeszcze czarno-białe. Ale spokojnie, za chwileczkę wam wszystko wytłumaczę, o co w dzisiejszym odcinku chodzi, ale najpierw chciałem wam przedstawić najlepszy telefon do kwoty 1000 zł z technologią 5G. Realme 8 5G wyposażony został w nowoczesny i wydajny 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700, który umożliwia strumieniowanie danych nawet z prędkością 1 GB na sekundę. Zapewnia to doskonałe wszechstronne wrażenia ze smartfona, niezależnie od tego, czy streamujesz, robisz zdjęcia, rozmawiasz ze znajomymi, czy pracujesz w podróży. Obsługuje 5G w trybie Dual SIM. A oznacza to, że jeżeli ktoś wsadzi sobie dwie karty SIM w technologii 5G, no to w tym samym czasie będzie mógł korzystać z obu. Smartfon też posiada odrębne, dedykowane gniazdo dla karty pamięci microSD. Ekran LCD IPS 6,5 cala Full HD Plus o rozdzielczości 2400x1080 pikseli z odświeżaniem 90 Hz, dzięki czemu oferuje dużą płynność w codziennym użytkowaniu, np. w przeglądaniu sieci, ale też jest ciekawy z perspektywy graczy, bo z odświeżaniem 90 Hz gra staje się przyjemniejsza i płynniejsza, dzięki czemu możemy przejąć przewagę nad przeciwnikiem, a sam ekran jest przeolbrzymi, bo zajmuje aż 90% frontu telefonu. Zajrzyjmy teraz na tył telefonu. Znajdują się tam trzy aparaty 48 megapikseli, natomiast z przodu przedni aparat do selfie 16 megapikseli. Wewnątrz telefonu znajduje się pojemna bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 18 W, co pozwoli nam na 16 godzin bez przerwy oglądania YouTube'a bądź też ciągłych rozmów. Przez 42 godziny statystycznie możemy rozmawiać na pełnej baterii. Smartfon ma czytnik linii papilarnych zlokalizowany bocznie. Obsługuje też odblokowywanie ekranu twarzą, realizowane przez przednią kamerkę selfie. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką Realme UI 2.0. Nakładka jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej przemyślanych i najlżejszych na rynku. Na chłopski rozum. Nie obciąża systemu, więc telefon nam się nie przycina, więc to jest idealne oprogramowanie dla tego telefonu. Telefon Realme 8 5G jest dostępny w dwóch wariantach. 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wbudowanej oraz w dwóch kolorach Super Sonic Black oraz Super Sonic Blue. To jest Super Sonic Blue i powiem wam szczerze, że jest prześliczny, przecudownie mieni się w świetle. Jeżeli szukacie telefonu w przystępnej cenie, no to marka Realme oferuje super stosunek ceny do jakości. Telefon jest naprawdę solidnie wykonany, leciutki, fajny aparat, fajna bateria, nic się nie przecina, gierki śmigają i powiem wam szczerze, że użytkuję go już piąty dzień, no i generalnie wam powiem, że jestem zadowolony, najbardziej mi się podoba ten kolor niebieski. Jeżeli jesteście zainteresowani takim oto telefonikiem, bądź też innymi telefonami marki Realme, link do sklepu oraz ofert znajdziecie w opisie, a teraz bierzmy się za podróż w czasie. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na moim koncie i od razu wbijamy do sklepu, aby sprawdzić, czy jest nowy skin. Oczywiście, że jest Arcywróg B. Przebranie kosztuje 79 gemów. Jest to skin wykonany przez fana gry Brawl Stars, który wygrał w programie Supercell Make. Po czym to poznajemy oczywiście po tej ikonce, która znajduje się po lewej stronie. I jest to, moi drodzy, projekt Mike'a Blue G. Oceńcie oczywiście ten projekt w komentarzu. Jaką ocenę mu dajecie w skali od 1 do 10? Ja mu daję 10, ponieważ mam bardzo nostalgiczne podejście do tej postaci. Ponieważ jako mały brzdąc oglądałem bajki Disneya i tam właśnie tego typu postacie kreskówkowe występowały, czyli były całe czarno-białe, z prostą graficzką i powiem wam, że wygląda dla mnie naprawdę rewelacyjnie, mimo swojej prostoty. Oczywiście na moim koncie brakuje gemów, mam tylko 36, no i co? Trzeba, moi drodzy, doładować gemy. Przypominam, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie krótkie filmiki i podsyłajcie na mój e-mail kodfarel@gmail.com i pamiętajcie, że kod Farel w sklepie resetuje się co tydzień. Dziękuję ślicznie wszystkim za wsparcie. Potwierdzamy i kupujemy gemy. Zakup pomyślnie sfinalizowany i na moje konto trafia 170 gemów. No to, moi drodzy, kupujemy! I mamy to! Tak jest! Nowe przebranie Arcywróg B! Przebranie Supercell Projekt Mike Blue G! Pięknie! No to teraz sprawdźmy sobie, jakie skiny mam już na B! Uwaga! Kotek! Mega Chrząszcz B! Biedronka! Zwykła! I Arcywróg B! Wybieramy! Co jest? Co tu się stało? Halo? Czarno-biały Brawl Stars! Czy wy to widzicie? Ja dziękuję! Czy mi się... Chyba my się cofnęliśmy w czasie. Do Farela młodości, czyli jakieś 100 lat temu, moi drodzy. Ale ta gra teraz dziwnie wygląda. Dobra, no to sprawdźmy sobie, jak się gra czarno-biały Brawl Stars. Wybieramy sobie oczywiście starcie solo i let's go. Dobra, moi drodzy, teraz cofniemy się w czasie bardzo, bardzo daleko. Do początku w lat 90., kiedy Farel się urodził. I tak, moje drogie dzieci, kiedyś wyglądał Brawl Stars. Tak wyglądał Brawl Stars. Takie były czarno-białe telefony. Nie szło totalnie grać. A teraz robimy... Back to the past. I jeszcze raz z
zagram na czarno-białym telefonie w Brawl Stars, moi drodzy. Jest bardzo ciężka mapa, podbiję ją i jeszcze gram na czarno-białym ekranie. Coś pięknego. Okej, tam u góry mamy belkę. Ja potrzebuję mieć jak najwięcej power cubesów, bo tutaj będzie ciężko pokonać Edgara albo Kruka. A wiem, że na tych mapach... O kurczę, ona jeszcze przyjęła, pięknie. Na tych mapach gdzieś oni się kitrają, bo tutaj grają sami kamperzy. Tą belkę jakby dobrze poszło, jestem w stanie jeszcze tutaj zjeść cuby! Power cubesy! Power cubesy, szybko! Szybko power cubesy, ale ich będę miał aż 7! O to chodzi! O to chodzi! To była moja jedyna szansa, aby to wygrać! Teraz tylko Farel się skup. Bomba! Nie trafiam. Nie trafiam. Ciach! No dawaj, 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 cwaniaro. Ja ją ściągam na petardę, mi się wydaje. Belka. Leży! Jeden hit, one tap! Ktoś też tutaj gra B. Tylko, że ja gram czarno-białą. I bomba w Leona! Leży! 5800! To jest to! To jest ten meczyk! To jest ten meczyk! Chodź, chodź, szybko, wracaj tu! Nie padaj! Dobra! W starym stylu, w starym stylu. Oldschoolowym udało nam się wygrać w wielkim, wielkim stylu tą gierkę. Pięknie. No to zagrajmy sobie teraz czarno-białe duo. Dobrze, moi drodzy, lecimy z retro duo z randome. Zobaczymy, kogo nam dobierze. I uwaga, mamy Nitę. Nita na tą mapę, no, tak samo pasuje w sumie jak moja B. Ale sprawdźmy, sprawdź. Może akurat nam się uda wygrać w bardzo starym Brawl Stars. Okej, okej. Kroimy to. Cyk. Bardzo fajne jest to, że ta Nita pomaga mi szybko otwierać skrzynki, bo Nita masz o wiele, wiele szybszy atak ode mnie. Mamy 4 power cubesy, to nie jest źle, ale jeżeli trafimy jeszcze na jakichś fajnych przeciwników, którzy właśnie, no kiełek na 6 power cubesach, no to będzie z nim ciężko, bo moja Nita ma bardzo słaby zasięg. Dobra, rozwal tego pana P. Nita, rozwal, dobra, bo nie chcę tutaj... Kurczę, cofnijmy się, cofnijmy się, cofnijmy się, bo ten kiełek ma ultra mocny zasięg. Daleki, przepraszam. Leon, bomba, bomba. 40 HP, dlaczego? O, będzie chciał podjechać, będzie chciał podjechać, będzie chciał podjechać. Nie, uciekł, jednak uciekł. Zatrzymajmy się na chwilę, zobaczcie. Tarcza wokół mnie nawet nie ma koloru. To jest smutne. Dobra, zniszcz go, okej. Ja teraz bym tutaj starał się pana P ściągnąć. Pięknie. Idealny timing. O, szelka, odejdź, odejdź. O, gadżet, gadżet, gadżet. Dobrze, dobrze, jasne, 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 do końca. Do końca. Zostaw, Kruk przyjął, ile miał tam HP. Gadżet, gadżet. Dawaj, 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 super, super. Nita do końca. Wjeżdżamy. Jazda, 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 gadżet. Moje pszczółki, gońcie ją. Pięknie, ale się nadziała. Piękna sprawa, piękna sprawa. Dobrze, moi drodzy, czas zmienić skina. O, powróciliśmy do normy, dobra. Oto co, moi drodzy, teraz przyszedł czas zagrać sobie z pandą. Odzyskaliśmy już kolorki, no to zagrajmy sobie jeszcze raz i zobaczcie, jak wygląda nowy skin do B w kolorze. Wygląda tak samo jak w grze bez koloru, więc tutaj się nic nie zmienia. Szybciutko musimy pushować power cubesy. Ale że panda jest w takim potrzasku, dobra. Trzeba niestety się wycofać. Ale mam przypał. I to bardzo mocny mam przypał. Dobra, jest też głowa Tika załadowana, więc spoko. Bym postarał się tego Cuba jeszcze podnieść, żeby panda miał troszeczkę więcej żyćka, żeby był nieco mocniejszy. Lecimy, 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 lecimy. O nie. Dobra, dobra, udało mi się odpalić jeszcze ulta. Czy ten Gale dostanie? Nie wiem, czy dostał, ale chyba dostał, bo mi się troszeczkę ult przyładował. Panie Dynamike, dokąd pan ucieka? Centralnie w miny moje, tak jest! Idealnie to wyczułem. Nie, Gale! Gale! Wylaj mi stąd! Głowa! Bronię tych cubów! To są moje cuby! Wyjazd! Wyjazd! Tak jest! Dojedziesz go, głowa! Pięknie! I o to chodziło! Dym totalny! 10 power cubesów na Tiku! Tu już chyba nas nic nie powstrzyma! Chyba, że ta Bibi! Jak będzie super szybka i kozakiem! Cofnij się, panda, żeś się nie wyłożył! Padł! Odejdź ode mnie! Głowa! Dobra, leżysz! Panda, resp się! Resp się, pomóż! Pomóż! Kroj te cuby! Jedzie z nią! Tak jest! To jest to! To jest to! Ale były emocje, normalnie jak na grzybach. Pięknie, pięknie. Ta
Także, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Oczywiście to był taki mini prank, że się cofnęliśmy w czasie, więc nie próbujcie, używając skina, cofać się w czasie, bo to wam tak naprawdę nic nie da. Ale fajnie było sobie popatrzeć, jakby wyglądał Brawl Stars, gdybyśmy się cofnęli parę lat wstecz, a technologia byłaby o wiele, wiele bardziej rozwinięta. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Mi sama gra na telefonie Realme 8 5G sprawiła naprawdę wielką radość. Faktycznie, ten wyświetlacz 90 Hz robi robotę, gra staje się płynniejsza, więc jeżeli jesteście zainteresowani takim telefonikiem, link do niego znajdziecie w opisie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!